pójdziemy przez targ, bo zresztą chcemy. Widzę, że już masz nową towarzyszkę. I dzisiaj zamówiłam kafe doj i... Na kanapach. Jest niezły widok. Handlarze kasy mają na wierzchu, nie, że gdzieś tam kitrają. Hej! Jesteśmy w drodze na śniadanie. I przechodzimy przez targ, bo zresztą chcemy jeść właśnie coś na targu. A targ własnym życiem żyje. Jak to zwykle rano bywa. W ciągu dnia się kończy. Tak, a tutaj od ptaszków, gołębi, przez koguty, kaczki, gęsi. Pierwszy raz w Wietnamie widzimy, no niestety też koty w klatce. Jedzą z przeznaczeniem prawdopodobnie na ubój. Ale jak się razem trzymają fajnie, jeszcze dzielnie. Tak, dotarliśmy na targ i będziemy tutaj zajadać się zupami. Właściwie zupami sałatką. Hello! Tutaj są młode gwiazdy, przyszłość YouTube'a. Proszę bardzo. Co tu mamy, Mariola? Ja wcinam buncia, a Mariusz ma miecha z bifo. Słuchajcie, Ola sobie już zaczyna rozmawiać po wietnamsku. No nie zupełnie po wietnamsku, pani do nas mówi, a ja nic niestety nie rozumiem. Ale chciałam waszą uwagę zwrócić na kolor jej zębów, ponieważ ta pani żuje w wolnym czasie substancję barwiącą usta, czyli betel. Ja myślę, że ona to żuje cały czas. Teraz też? Okej. Widzę, że już masz nową towarzyszkę. Pani mnie trzyma za rękę. Nie puszcza. Może zapomniała. Może chcę, żebyś po prostu trochę pospacerowała z nią. A co? A tu jest ta wołowina, którą chcemy kupić. To kupujemy. Masz długopis? Tak, zamierzamy zakupić te mięso bawoła, które wam pokazywaliśmy. Żona mięso bawoła. Wyczytałam, że... Spróbuj tutaj na dzisiaj. 450 kg. Pani mi napisała 450 tysięcy kilogram mięsa bawoła. I chyba weźmiemy, co? No weźmy na spróbę, tak rozmawialiśmy, jasne. A taki jeden kawałek, moc? Taki? Nie, ja wiem jak to smakuje. Weź tu dwa. 100 gram. No chyba weźmiemy taki kawałek 100 gramowy, nie? Zaszalejemy, a co? Okej. Więc historia z mięsem bawoła. To jest jakby to zdanie charakterystyczne. Zdaje się, że dla plemienia Mongów to mięso chyba leżakuje. Ono jest suszone w dość niskiej temperaturze i przez rok, zdaje się, nie wiem czy dobrze pamiętam, gdzieś tam wyczytałam. I to mięso jest o tyle fajne, że jest w tam odpowiednich przyprawach marynowane przed suszeniem i dodatek jest też tak zwanego leśnego pieprzu. I to jest też jakby bardzo popularna tutaj w tych górskich rejonach Wietnamu przyprawa. Płacimy. Ile nas to będzie kosztowało? 45 tysięcy. Nie mało. 8 zł.
jesteśmy na straganie z różnymi ozdobami. No, na święto Tet. Dolary, dolary, dolary. Tak, robią takie właśnie torty z dolarów, czy tam z innych papierków przypominających banknoty. Tutaj mnie zainteresowały taki naszyjnik. Często kobiety z plemienia Thai noszą takie właśnie na szyi. I chciałam wiedzieć, ile to kosztuje, ponieważ wyczytałam, że ludzie z plemienia Thai właśnie inwestują w srebro. To jest dla nich ten metal szlachetny, który jest najcenniejszy. I to kosztuje 500 tysięcy, jeśli dobrze pana zrozumiałam. Czyli 85 zł. Czyli to kosztuje 85 zł, tak? Tak. Proszę, jaka dobra metoda na to Xinjiao, żeby fajnie było zapakowane. Chcieliśmy wam przesłać dzisiaj trochę wiosny. Tulipany znaleźliśmy w Wietnamie. Tak. I piękne sorczyki przy okazji. Sklep Anna. Chyba sorczyki. Od Anny. Dzisiaj nam pogoda troszeczkę się poprawiła. Nawet jest teraz słońcem, więc hura. Jest od razu cieplej. I przyjechaliśmy na kawę, na deser. I dzisiaj zamówiłam kawę doi i nie wiedziałam, czego zupełnie się spodziewać. I widzicie, że dostałam kawę na podgrzewaczu. Bardzo ciekawie. Jest czarna, nie wiem czy... Widać jak się nawet wyjaśniał. Nie ma śmietanki. Ale moc. Czarna kawa. Co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze deser z fasolek z mlekiem kokosowym. Czyli to, co przez ostatnie 3 dni się zażeramy. Co najmniej raz dziennie. Mariusz też kupił sobie wodę kokosową. I kokosa. I tam kokos jeszcze leży. Ile ta kawa? Ta kawa kosztuje 25 tysięcy. Czyli jakieś 4 zł. Deser jak zwykle 2 zł. Tak? Tak. Tak, 12 tysięcy. Jakie plany mamy dziś? Plany, no, zakupy już takie delikatne poczyniliśmy. I chcemy... Delikatne zakupy już poczyniliśmy. Jeszcze została nam kawa. Zdecydowaliśmy się na zakup... A może później wam pokażemy, co kupiliśmy. No i co, dzisiaj pakujemy się. I wynocha z Wietnamu jutro z rana. A skoro ładna pogoda dzisiaj się robi, to gdzieś tu myślę, po okolicy pojeździmy. Może coś ciekawego spotkamy. Bon appetit! Będę tutaj właśnie zajadać teraz, mając swój lunch. Tak. Ryż i dodatki. Kim? Kim? Idę do toalety w kafejce i na kanapach jest niezły widok. Bardzo. Drzemka. A tak w ogóle to tutaj właściciele po prostu, czy tam pracownicy śpią sobie. Ktoś tutaj rozbił butelkę, nie jedną, a może nawet słoik, nie jeden. Tak, i stanowi to szczyt ogrodzenia i to nie pierwszy raz coś takiego widzimy i nie tylko w Wietnamie, ale naprawdę w całej Azji Południowo-Wschodniej takie, że tak powiem, płoty czy ogrodzenia z takim właśnie ostrym zwieńczeniem, z ostrym szczytem. Dziwne, dziwne to jest dla nas o tyle, że no my w Azji Południowo-Wschodniej czujemy się bardzo bezpiecznie. I z tego, co obserwujemy, to tutaj jest bezpiecznie. Nikt tam specjalnie się nie szczypie z zamykaniem domu, czy na klucz, czy nie wiem, handlarze kasę mają na wierzchu, nie, że gdzieś tam kitrają, chowają, nic z tych rzeczy. Więc bardzo, bardzo jest interesujące, skąd w ogóle taki pomysł, żeby w Azji stosować te płoty takie.
takie szkło. Coś takiego. No słuchajcie, stopień rozwoju rolnictwa w Wietnamie jest na naprawdę wysokim poziomie. Mamy tutaj, chciałem powiedzieć rzekę, no ale to jest po prostu kanał. A tutaj, pod tym kanałem biegnie strumyk z gór. Idziemy po okolicach Dien Bien Phu, czyli tego przygranicznego miasta z Laosem. Właściwie tam za mną znajduje się Laos, do którego jutro docieramy. I co robimy? Tak, mamy to. Znowu. Można powiedzieć, ostatnia chwila z Baiseo. Wspaniały smak. Odwiedzamy nasze ostatnie knajpki tutaj w Dien Bien Phu, żeby po raz ostatni skosztować tych specjał wietnamski. No i dzisiaj Baiseo na pierwszą kolację. Proponuję, żebyś po raz ostatni używała słowa ostatni. Tak, a tutaj mamy drzewko specjalnie ścięte na tet. Wszystko wskazuje na to, że to jest brzoskwinia. Nowe bajki i przy okazji ostatnia wietnamska kolacja. Dobrze, nie ostatnia wieczerza. Dobra, Mariusz ma buncie, zatem to jest to samo, co ja dzisiaj jadam na śniadanie. Lewar na gorąco z mięsem mielonym, z piklami, z polendrą i do tego makaron typu bun, który jest podany na ciepło. Mamy micha ziół, a ja mam wywar w misce taki sam jak ma Mariusz i do tego pierożki i muszę natychmiast spróbować, bo widzę, że one mają jakieś inne nadzieje niż zwykle. To nie są grzyby, tylko co to będzie, to chyba będzie cebulka prażona. Oj, to będzie fajnie smakować. Czyli z ciasta ryżowego naleśniki zawijane z prażoną cebulką, ona jest taka słodka. Super! Te nasze dania będą kosztowały po 25 tysięcy, zatem to będzie jakieś po 4 zł za sztukę. Słuchajcie, żegnamy się i teraz jutro nagrywamy dalej, ale jutro jesteśmy w Laosie. Nie wiadomo jak będzie z netem, nie wiadomo jak będzie z naszym przejazdem, bo szykuje się rekord rekordów naszych. No najtrudniejsza trasa. Najtrudniejsza trasa szykuje się. 100 km po górach.
dwie wielkie góry do zrobienia. Nie wiem, podjazd. Nie wiem, jak będziemy z formą, z czasem i ze wszystkim. No mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i będzie internet i wrzucimy kolejnego vloga, ale nie możemy wam tego obiecać. Więc póki co mówimy wam papa i trzymajcie się ciepło. Oby do jutra. Cześć. A to się nazywa catering w Wietnamie, w studiu, więc jest tam bardzo zimno. I widzicie, zobaczcie. One mają taką specjalną, bo myślą, że pod jabłonią. Uważam, że ktoś próbował was zwyczajnie świecie naciągnąć.